Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy edukacja domowa to zbawienie dla naszej ojczyzny i ratunek dla przyszłych pokoleń, czy wylęgarnia patologii? Zapraszam. Wielokrotnie już mnie pytano, co myślę o edukacji domowej. Zawsze odpowiadałem, że nagram kiedyś materiał, no i wydaje mi się, że nadszedł ten czas. Być może będzie słychać dzieci, które grają w piłkę za oknem, a więc jeśli będzie to przeszkadzało, to przepraszam, ale myślę, że nie powinno to przeszkadzać realnie w odbiorze, nawet jeśli będzie słyszalne. Właśnie takie są uroki szkoły, takie są uroki edukacji, a więc myślę, że jest to bardzo w temacie. Mnóstwo rzeczy dzisiaj stało na przeszkodzie przed nagraniem tego filmiku. Najpierw były problemy z dźwiękiem, później były problemy z salą, w której miałem to nagrać, a na końcu wyłączyli mi prąd. Dlatego nagrywam na telefonie i powiedzmy na takim zestawie mobilnym i wszystko, co teraz działa przy nagrywaniu, i lampy, i mikrofony, i właśnie kamera, to wszystko działa z baterii, bo w ostatniej chwili okazało się, że nie ma prądu, a więc pomimo tych wszystkich przeciwności, a jednak próbuję nagrać ten materiał i mam nadzieję, że mi się uda. Edukacja domowa. Zacznijmy od niewątpliwej zalety, mianowicie prosta możliwość dostosowania edukacji do osobistych potrzeb lub do wizji tego, który naucza. A więc rodzic, który taką edukację prowadzi, może bez problemu na przykład przeprowadzić cały tydzień zajęć gdzieś w terenie, pojechać z dzieckiem gdzieś na wycieczkę i powiedzmy będąc na wakacjach, jednocześnie połączyć to właśnie z jakimiś tematami w edukacji. Można to zrobić naprawdę w sposób fascynujący. Można wmontować mnóstwo różnych takich praktycznych spraw, eksperymentów, gotowania. Można to wszystko naprawdę zgodnie ze swoją wyobraźnią i ze swoją twórczą wizją to przeprowadzić. Ale myślę, że już od razu widzimy potencjalną wadę tego rozwiązania. Mianowicie, żeby faktycznie tak to zadziałało, potrzeba naprawdę dużo czasu i zaangażowania ze strony rodziców. I to moim zdaniem jest dobra uwaga wstępna. W ogóle, jeśli ktoś rozważa edukację domową, to należy wyjść z założenia, że muszę mieć na to naprawdę dużo czasu i chęci. To nie może być ktoś, kto myśli sobie, że a jakoś to będzie, to jakoś tam moje dziecko się będzie uczyło. Ja to najwyżej zerknę, czy się uczy, czy się nie uczy. Nie zadziała to na pewno. A więc jeśli ktoś bierze pod uwagę edukację domową, pierwszy podstawowy warunek. Naprawdę muszę chcieć to robić, muszę umieć to robić, muszę mieć na to czas. W sensie rodzic musi być gotowy wziąć na swoje barki tą odpowiedzialność, gdy z jego strony są i chęci, i czas, i umiejętności, wtedy faktycznie na tym polu właśnie takiego, powiedzmy, dostosowanego, czy na polu takiej inwencji twórczej w sposobach nauczania, to naprawdę może wyjść bardzo, bardzo pięknie, bardzo twórczo, bardzo rozwijająco. Bardzo często, gdy jest mowa o edukacji domowej, pojawia się ten zarzut, że dzieci na edukacji domowej nie socjalizują się, nie uczą się zachowań społecznych. I ze strony rodziców, którzy praktykują tą formę edukacji, bardzo często ten zarzut spotyka się z niezrozumieniem. W pewnym sensie słusznie, w pewnym sensie niesłusznie. Otóż dlaczego słusznie? Dlatego, że zwykle tacy rodzice odpowiadają, że przecież my mamy tam jeszcze szkołę muzyczną, jakąś tam piłkę nożną, jakieś zajęcia i tutaj chodzimy z tymi dziećmi, one mają naprawdę rówieśników i towarzystwo, a więc nie ma takiej obawy. Albo słyszałem również kiedyś w rozmowie o edukacji domowej taką informację, że moje dziecko ma wielką łatwość w nawiązywaniu kontaktów, naprawdę wychodzi z takim otwartym sercem i otwartą buzią, z gotowością do rozmowy, nawiązania kontaktów od razu do ludzi, nie ma tutaj w ogóle żadnych problemów. I uwaga, nie tylko o to chodzi. Problemem nie jest tylko to, żeby dziecko miało pewne zdolności w nawiązywaniu kontaktów. W
szkole. Kwestia społeczna to nie jest tylko to. I te odpowiedzi wskazują na to, że osoba, która je przedstawia, nie rozumie głębi tego tematu. Otóż szkoła. Gdy dziecko jest w szkole przez 8-9 godzin w ciągu dnia, cały czas w swojej klasie i wśród też rówieśników i później starszych, młodszych kolegów, to dziecko uczy się czegoś więcej niż tylko nawiązywanie kontaktów. Uczy się bardzo ważnych społecznych umiejętności, mianowicie to dziecko wychodzi do zupełnie nowej grupy. Jest w tej grupie bardzo długo, bez rodziców. Musi samo sobie poradzić. Ta grupa jest bardzo różnorodna pod wieloma względami. To dziecko musi się skonfrontować z inną wrażliwością tych dzieci, z innym podejściem, z innym wiekiem. Z tym wszystkim to dziecko musi się skonfrontować i bardzo ważne, to nie jest tylko taka grupa, z którą spotyka się 2 godziny w tygodniu, jak w jakiejś szkole muzycznej, grupa zjednoczona przez jakieś zainteresowania. Nie. To jest grupa bardzo różnorodna, z którą jest się cały czas bez obecności rodziców. I to jest kluczowe. To dziecko dokonuje w tym momencie, gdy ustawia swoje miejsce w takiej grupie, dokonuje kluczowego, rozwojowego momentu. Uczy się, jak sobie radzić w grupach innych niż grupa rodzinna. Uczy się umiejscowić samego siebie w takiej grupie. Uczy się wejść w pewne kompromisy na poziomie takich praktycznych rzeczy. Ja lubię coś, ktoś inny lubi coś, ktoś inny nie lubi tego i muszę to w jakiś sposób brać pod uwagę. I to są umiejętności, które są kluczowe. Z drugiej strony tu może być potrzeba i zawsze w takich sytuacjach wypracowuje się prędzej czy później potrzeba też obrony samego siebie, też jakiego postawienia pewnych granic. To są rzeczy, które w rodzinie nie zostają wypracowane. To znaczy człowiek oczywiście wypracowuje pewien sposób istnienia w rodzinie, ale on zostaje raz wypracowany pod okiem rodziców. I to już później trwa. To znaczy jeśli jest rodzeństwo, no to właśnie wśród rodzeństwa raz zostaje wypracowany, rodzice gdzieś tam nad tym czuwają i sprawa jest załatwiona. To jest moim zdaniem jedna z największych zalet współczesnego szkolnictwa. To, że dzieci wchodzą w tą dużą grupę, w której muszą odnaleźć sobie w swój kątek, znaleźć swoje miejsce dla siebie bez tego, że rodzice cały czas nad tym czuwają. Ta grupa musi być w jakiś sposób różnorodna, bo oczywiście dzieci przychodzą z różnych rodzin i nawet jeśli mamy do czynienia z grupą, która na przykład światopoglądowo mamy do czynienia z dziećmi, które wszystkie są katolikami i wszystkie są, dajmy na to, z tradycyjnych rodzin. No, dajmy na to taką klasę w naszej szkole, gdzie 70% dzieci uczęszcza regularnie na mszę świętą trydencką i spora część czasami i tylko kilkoro z tych dzieci chodzi na nową mszę. Mogłoby się wydawać, że społeczeństwo, że to środowisko jest bardzo nieróżnorodne, mimo wszystko ze względu na te różne rodziny, różne zwyczaje, ta różnorodność będzie bardzo duża w odniesieniu do takich zwykłych, małych, praktycznych, codziennych rzeczy tych dzieci, które się z tymi ludźmi stykają. I tego nie wolno niedocenić. Myślę, że wiele przypadków takich ludzi, którzy wychodzą z domu i później nagle zmieniają swoje poglądy o 180 stopni. Może przynajmniej po części być tym spowodowane, że ten młody człowiek nigdy nie nauczył się wcześniej umiejscowić samego siebie w grupie, wywalczyć sobie tego miejsca w grupie. Że przez to, że nie wypracował tych zdolności, przez to, że nie został zostawiony sam na 8 godzin codziennie, w zupełnie obcym środowisku po to, żeby nauczył się wypracowywania tego swojego miejsca, wywalczenia sobie tego miejsca, że przez to, gdy później wyszedł do szerokiego świata, to właśnie zależnie od charakteru, jeśli ma charakter powiedzmy taki bardziej łagodny i bardziej skłonny do tego, żeby z ludźmi zawierać kontakty i żeby przejmować chętnie stanowisko innych, to myślę, że bardzo łatwo może po prostu chłonąć wszystko, co dane środowisko będzie próbowało mu do głowy włożyć. I tutaj samo wypracowanie takich umiejętności na takich zwykłych, praktycznych sprawach. Nie chodzi tutaj o to, że te dzieci w klasie trzeciej szkoły podstawowej mają prowadzić dyskusje światopoglądowe, tylko przez to, że nauczą się w tej grupie wywalczyć sobie to miejsce, nauczą się stawiać pewne granice, to jest umiejętność, która będzie im bardzo potrzebna później w życiu dorosłym.
To jest moim zdaniem bardzo poważna zaleta tego współczesnego systemu szkolnictwa, który można oczywiście krytykować i który ma bardzo wiele różnych swoich wad. I być może ta zaleta nawet nie była przez jego twórców szczególnie uwzględniona i dostrzeżona. Być może wyszła ona przypadkiem, ale jednak jest zaletą bardzo znaczącą. Wywalczenie sobie miejsca w grupie, w której jestem zostawiony sam przez dłuższy okres czasu. Są to rówieśnicy bardzo różni. To są rzeczy, które naprawdę są bardzo ważne i trudno jest to nadrobić gdzie indziej. Można próbować poprzez jakieś harcerstwo, ale to wtedy też to zaangażowanie w harcerstwo musi być bardzo duże, bo żeby to miało sens, to naprawdę ten młody człowiek musi w tej grupie być bardzo długo, przez bardzo długi okres czasu, bardzo często. Tak, nie wiem, czy tutaj harcerstwo będzie w stopniu wystarczającym, angażujące, żeby faktycznie mogło ono spełnić właśnie tą funkcję. To, o czym teraz powiedziałem, jest szczególnie istotne w tych pierwszych latach dojrzewania. Dlatego też dużo bardziej stosownym wydaje mi się, aby w trybie edukacji domowej uczyć dzieci w klasach 0-3. Wydaje mi się, że to jest dobry wiek na to, żeby być w domu. Natomiast gdy zaczyna się ten, powiedzmy, zupełnie pierwszy okres dojrzewania, gdy to dziecko ma 10-11 lat, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry moment, żeby ten młody człowiek zaczął się uczyć wywalczenia sobie miejsca w grupie. I naprawdę tego argumentu, tych umiejętności społecznych nie wolno zbywać. To jest rzecz bardzo ważna i jakiś obóz wakacyjny przez tam 10 dni nie załatwi sprawy. To naprawdę musi być coś, co jest trwałe, gdzie naprawdę ten młody człowiek czuje, że musi sobie to miejsce w tej grupie znaleźć, że to nie jest kwestia tam kilku dni, tylko że to jest kwestia teraz mojego nowego środowiska. Kluczowa umiejętność, zwłaszcza, że młody człowiek później wchodząc w okres dojrzewania naturalnie będzie szukał innego środowiska niż to środowisko rodzicielskie i tutaj również ta szkoła będzie pełniła kluczową funkcję. Ona musi go tego nauczyć wcześniej, jak sobie taką grupę znaleźć, jak się w takiej grupie umiejscowić. Później naturalnie też będzie stworzyła środowisko do tego, żeby ten młody człowiek w tym środowisku znalazł sobie to towarzystwo. Tu możemy przejść do kolejnej zalety edukacji domowej, mianowicie rodzice mają w niej większą kontrolę nad tym, z kim dziecko się spotyka. No to jest niewątpliwa zaleta, szczególnie w obecnych czasach, gdzie bardzo łatwo jest spotkać się z zupełnie innymi, nie tylko światopoglądami, ale w ogóle z zupełnie innym podejściem do życia wyniesionym z domu. A więc gdy już nie mamy takiej jedności kulturowej, takiej powiedzmy narodowej jedności kulturowej, która sprawiałaby, że no, posyłając dziecko do szkoły wiemy, że tam wszyscy, tak każdy jest Polakiem i katolikiem, lepszym, gorszym, ale zasadniczo pewne podstawowe pojęcia są, zgadzamy się co do podstawowej oceny rzeczy, co jest dobre, a co złe. Jeśli tego nie ma, i rodzic wie, że wysyłając dziecko do szkoły, wysyła dziecko do środowiska, w którym to dziecko spotka się w dużej mierze, albo nawet w większości, z osobami, które nie tylko nie żyją według tych samych zasad, ale wyznają zupełnie inne zasady. Co innego cenią, a czym innym pogardzają. I być może to jest właśnie nawet dokładnie odwrotne. To znaczy na przykład pogardzają Kościołem, pogardzają ojczyzną. I to może być już trudne, bo jak powiedziałem wcześniej, że dobrym jest, żeby dziecko miało znaleźć sobie miejsce w grupie, wywalczyć to miejsce, czasami nawet właśnie postawić się i postawić jakieś granice, to tego trzeba się nauczyć. I żeby to dobrze robić w tych światach, w tych rzeczach światopoglądowych, w tych rzeczach najważniejszych, to trzeba się tego najpierw nauczyć w rzeczach małych. Dlatego gdy rzucimy takiego młodego człowieka, 10-latka, wrzucimy w środowisko, które będzie wyznawało zupełnie inne zasady, to on nie postawi tej granicy, raczej nie postawi, albo w większości przypadków nie postawi, tylko mniej lub bardziej wchłonie te zasady, które będą dominujące
w grupie, a oczywiście zasady, które są powiedzmy w jakiś sposób sprzeczne z tymi wyniesionymi z domu, są na swój sposób atrakcyjne, bo zawsze to jest coś innego, coś nowego. Ci koledzy, zwłaszcza jeśli będą starsi, tak, będą mieli silną tutaj moc przekonywania. No, a więc to jest faktycznie realne, konkretne zagrożenie, które myślę, że w przypadku ogromnej części rodziców, którzy decydują się na edukację domową, ma decydujące znaczenie. I tutaj zgadzam się z tym tak. To jest rzecz bardzo poważna. Nie można tak po prostu dziecka wrzucić w takie środowisko i twierdzić, że ono się musi nauczyć jakiegoś oporu, musi nauczyć się wyrażać swoje zdanie. To dziecko trzeba najpierw tego nauczyć. I dlatego to dziecko właśnie powiedzmy w takiej czwartej, piątej klasie jest bardzo dobrym, żeby ono było w dużym środowisku, właśnie w środowisku szkolnym, ale jednocześnie, żeby to środowisko było dla niego w miarę bezpieczne, żeby to było jednak w miarę spójne środowisko. Dlatego myślę, że w tych klasach właśnie czwarta, piąta, szósta klasa szkoły podstawowej, a myślę, że to jest bardzo dobry wiek na to, żeby posłać dziecko do szkoły katolickiej zgodnie z wskazówkami Divini Illius Magistri, czyli encykliki o katolickim wychowaniu. Jeśli ktoś nie wie i jest ciekaw, a myślę, że warto być ciekawym właśnie tego, to odsyłam do materiałów z 13. konferencji edukacji klasycznej, podlinkuję, gdzie były wykłady właśnie na temat katolickiego wychowania, przede wszystkim według Divini Illius Magistri, gdzie papież mówi, że żeby szkoła była katolicka, nie wystarczy, żeby była w niej katecheza nauczana, tylko trzeba, żeby całe jej ustanowienie było zgodne z katolicką wiarą, z katolicką antropologią. I to jest oczywiście rzecz bardzo trudna. My się staramy to zrobić u nas w szkole, ale to jest wielkie wyzwanie. Nie jest to wcale proste i nie twierdzę, że w 100% nam się to udaje zrealizować. Wielką zaletą edukacji zwykłej, szkolnej, jest z kolei system. I to może wydawać się dziwne i szokujące. Co mam na myśli? Otóż mam na myśli to, że taki młody człowiek, który przychodzi do szkoły, musi nie tylko dopasować się do środowiska, znaleźć sobie tam miejsce, postawić tam pewne granice, ale musi również wpasować się w pewien system. I to we współczesnych metodach wychowawczych to jest w ogóle zbrodnia najważniejsza i mędrcy YouTube'owi mówią o tym, jaka to szkoła jest niemoralna, bo właśnie wprasowuje dzieci w jakiś taki system bezduszny i zabija ich indywidualność. Tego typu wypociny internetowe są zainspirowane odlegle, ale bez wątpienia w jakimś stopniu rewolucyjną antropologią, która zakłada, że człowiek to jest takie właśnie wspaniałe, dzikie indywiduum i nie wolno go w ogóle dotykać, w sensie tak intelektualnie, nie wolno się w ogóle do niego zbliżyć, bo my tylko wyrządzimy mu szkodę. On tak naprawdę najlepiej byłoby, gdyby zostawić go w lesie i się najlepiej rozwijał sam. Otóż nie. Otóż człowiek potrzebuje tej umiejętności, żeby wchodzić w pewien system, żeby się do niego dopasować. Systemy bardzo wielu rzeczy nas uczą. One z jednej strony są skuteczne. Wystarczy spojrzeć na obraz wojska. Wojsko przez zastosowanie pewnych takich prostych zasad, takich prostych systemów jest dużo bardziej skuteczne niż gdy tych systemów nie ma. I to działa w różnych innych dziedzinach. Tak? Jeśli chcemy mieć korporację, która jest skuteczna, to musi być w niej jasno określony system, który funkcjonuje, działa, gdzie każdy wie, co, kiedy trzeba w jakiej sytuacji zrobić. W edukacji również jest pewien system jak najbardziej korzystny, jest on jak najbardziej skuteczny. Z drugiej strony to nie jest tylko kwestia jakiejś skuteczności tego, żeby przekazać jakąś tam ilość wiedzy. To jest również rozwijające dla samego młodego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że on uczy się tam tego, żeby się wpasować w taki system. Dlaczego to jest dla niego dobre? Dlatego, że człowiek wpasowując się w system uczy się pokonywać swoje zachcianki. Poprzez posłuszeństwo człowiek uczy się pokonywać swoje zachcianki, a więc wyrabia w sobie siłę
woli. To jest coś, co w tych rewolucyjnych systemach wychowawczych w ogóle nie istnieje i co sprawia, że dlatego tak bardzo są one deprawujące dla człowieka i ostatecznie prowadzą do niewolnictwa i komunizmu. Ale to zupełnie temat na inny materiał. A więc ten człowiek, który właśnie musi codziennie rano wstać, są dzwonki, musi przyjść, to wszystko jest odnotowywane, że był punktualnie, niepunktualnie i to, o, jakie to bezduszne i straszne. Właśnie to sprawia, że ten człowiek nie chce mi się, jest dzwonek, muszę wstać i pójść. I to może się wydawać, że to, jak to może wyrobić siłę woli, przecież właśnie on nie chce iść i musi swoją wolę tutaj jakby złamać. No właśnie. I w przyszłości ten człowiek, który nauczył się posłuszeństwa, który zrozumiał, żeby go się nauczyć, to trzeba je zrozumieć, dlaczego ono jest dobre. Jeśli tylko tak zewnętrznie się dopasował, to nic mu to nie da, albo bardzo mało mu to da, ale jeśli zrozumiał, dlaczego to jest dobre, to będzie silnym człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że jak mu się w ogóle nie będzie chciało, a będzie wiedział w przyszłości, że coś trzeba zrobić, to przez to, że nawykł do robienia tego, co trzeba zrobić, a nie to, na co ma się ochotę, będzie w stanie łatwo pokonać te swoje zachcianki, czyli wyrobił w sobie siłę woli i ta siła woli później pozwala mu podążać za tym, co faktycznie uzna za dobre, a nie za tym, na co akurat ma ochotę. I to jest coś, co również właśnie ten zewnętrzny, taki bezduszny, w cudzysłowie, system naprawdę dobrze wyrabia, a coś, co dużo trudniej jest wypracować w edukacji domowej, bo to jednak jest takie domowe ciepło i to domowe ciepło powinno tam być, nie można go skasować w domu. W szkole natomiast naturalnie panuje atmosfera zupełnie inna, właśnie powinna panować atmosfera porządku, atmosfera dyscypliny i to jest naprawdę bardzo wychowawcze. Spróbuję teraz to jakoś podsumować. Rozwiązanie wcale nie jest proste. Myślę, że nie można dać takiej prostej, jednej odpowiedzi, że zawsze jest tak i tak. Jest to kwestia roztropności. Roztropność wymaga tego, żeby uwzględnić okoliczności i znaleźć najlepsze rozwiązanie. Zasady, które moim zdaniem można podać po to, żeby pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania, są takie, że edukacja domowa bez wątpienia ma poważne zalety. Bez wątpienia niesie ze sobą również pewne poważne zagrożenia. Żeby miała w ogóle sens, potrzeba ogromnego zaangażowania rodziców. Wyciągając wnioski z tych trzech punktów, które teraz podałem, uważam, że jeśli mamy możliwość posłać dzieci do dobrej szkoły, do szkoły, która spełnia wymagania z encykliki Divini Ilius Majesti, czyli szkoły, która jest naprawdę katolicka, moim zdaniem w przypadku dzieci od powiedzmy tego 9-10 roku życia ewidentnie pierwszeństwo należy przekazać, oddać edukacji stacjonarnej. Jeśli natomiast takiej możliwości nie mamy, ja bym się w pierwszej chwili, pierwszej linii zastanowił, czy jestem w stanie coś z tym zrobić, czy jestem w stanie się przeprowadzić, czy jestem w stanie wraz z innymi rodzinami zacząć organizować jakąś szkołę. Jeśli ktoś jest zainteresowany tego typu, powiedzmy, działalnością, organizowaniem takich mikroszkół, zachęcam do pisania maila na adres sekretariatu, który jest podany w informacjach kanału i my możemy wtedy spróbować, no powiedzmy, przekazać pewne informacje, pewien know-how, informacje, jak można zrobić. Mamy osoby z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o zakładanie takich mikroszkół. Nie jesteśmy w stanie zrobić wiele więcej, ale jeśli jest grupa rodzin, która byłaby chętna, żeby przejść na przykład właśnie z edukacji stricte domowej na jakąś taką formę, powiedzmy najpierw hybrydową, stworzyć szkołę z edukacją domową, ale już z pewną ilością zajęć, to naprawdę można zrobić i rodziny, które są zaangażowane, powinny być w stanie faktycznie coś takiego zrobić. A więc pierwsza sprawa, jeśli mam możliwość, uważam, że edukacja stacjonarna jest preferowaną, powinna być preferowaną opcją, przynajmniej od pewnego wieku. Jeśli nie mamy tej możliwości,
myślę, że warto się poważnie zastanowić, też zgodnie z tym, co papież pisze w encyklice Divini Illius Magistri, mianowicie katolicy powinni to traktować jako swój podstawowy obowiązek sumienia, aby umożliwić swoim dzieciom edukację w katolickiej szkole. Więc pytanie, co mogę zrobić? Czy mogę posłać moje dzieci w ten czy w inny sposób do prawdziwej katolickiej szkoły? Czy jestem w stanie w jakiś sposób taką edukację zorganizować? Jeśli nie jestem w stanie i pozostaje mi tylko edukacja domowa, to naprawdę muszę wtedy być świadomy, że to nie jest rozwiązanie proste. To jest rozwiązanie bardzo wymagające. Żeby ono przyniosło owoce, potrzeba ogromnego zaangażowania rodziców. I dwa, trzeba wtedy naprawdę być świadomym tego, że są poważne zagrożenia w związku z tymi umiejętnościami społecznymi i wtedy trzeba naprawdę myśleć o tym, jak temu zaradzić. Zachęcam tutaj właśnie do organizowania się w różne powiedzmy grupy harcerskie czy tym podobne organizacje, tak żeby ten młody człowiek miał jak najwięcej kontaktu z taką powiedzmy szerszą grupą osób i żeby ten kontakt był częsty, żeby naprawdę uczył się, jak znaleźć swoje miejsce, wywalczyć swoje miejsce naprawdę w różnorodnej grupie osób, jak naprawdę o to swoje miejsce zawalczyć bez tego, że w to rodzice ingerują. Pewnie poważne wady i zalety edukacji domowej w tym materiale zostały pominięte. Zachęcam do pisania w komentarzach. Jeśli ktoś ma bardzo, bardzo ciekawe doświadczenia w tej materii, zachęcam też do pisania maili i podzielenia się tymi doświadczeniami, czy to pozytywnymi, czy negatywnymi. I być może też w jakiś sposób ten materiał zostanie jeszcze uzupełniony. Na dzisiaj natomiast to wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.